No dobra, zróbmy to tak. Legnica wita Satyrykon. Legniczanie otwierają Satyrykon. Możemy zrobić to jeszcze inaczej. I ty możesz z nami go otworzyć. Satyrykon, 17 czerwca, piątek, godzina 16. Szczegóły na satyrykon.pl albo lckart.pl. 39. Satyrykon zapamiętam jako taką troszkę ciszę przed burzą, ponieważ przygotowujemy tak naprawdę jubileuszową 40. edycję Satyrykonu i troszkę się już na nie zaczęliśmy koncentrować. W tym Satyrykonie myślę, że to co najważniejsze to oczywiście wystawa pokonkursowa i ciekawy, bardzo ciekawy konkurs. To oczywiście wystawa Tomasza Brody, niesamowita, niecodzienna, zresztą jak zawsze u Tomasza. To skłonności do ostrości, czyli niesforni studenci, którzy opowiadają o świecie tak jak go widzą. To wreszcie Pożar w burdelu, czyli laureacie szpil Satyrykonu, którzy zawitali do Legnicy. Ale to wszystko, choć wydaje się no, takim sporym wydarzeniem, to jednak jest cisza przed tym, co nastąpi. Może małe porywy wiatru już wyczuwamy, ale w przyszłym roku będzie się działo. Satyrykon nadciąga, chodź! W ten weekend Legnica zamieniła się w światową stolicę uśmiechu. Ruszył Satyrykon 2016. Nie bez powodu mówię o światowej stolicy. Na tegoroczny Satyrykon konkurs satyryczny wpłynęło bowiem ponad 2,5 tysiąca prac od 741 autorów, aż z 58 krajów. Jak się czujesz z tym, że wygrałeś? To znaczy, czy to jest raczej onieśmielające, czy to jest raczej stymulujące? No Satyrykon to jest jednak duży konkurs. To jest bardzo duży konkurs. To tam jak potem przeczytałem, że tam było ileś tam tysięcy tych zgłoszeń i ja wysłałem tą moją pracę w ogóle w ostatniej możliwej chwili i to było tak, że wysypałem to w ten sposób, te moje prace, jak tutaj pokazuję. Tak patrzę, co pasuje, że to. I tam wysłałem chyba 10 tych rzeczy, bo zawsze robiłem tak, że jak jakiś to był konkurs, był tam temat, okej, ten temat sobie biorę na warsztat, na nim sobie myślę tam jeden dzień, bo to zawsze na dzień przed to zaczynam kombinować. I tak samo było teraz, że już faktycznie już pisałem nawet maile, czy mogę pisać po czasie, bo coś tam, a właśnie paniele mówi, że no spokojnie, to jest termin dla obcokrajowców, tam wysyłaj, kiedy tam chcesz. No to dobra, no to już wiedziałem, że mogę się z tym nie spieszyć, ale wysypałem to wszystko i wybrałem właśnie, to co wygrała, to była najgorsza z możliwych odbitek, bo to była jedna z odbitek tej pracy, którą wykonałem jeszcze w Zielonej Górze, techniką litografii, w ogóle to jeszcze inna technika. I ona jeszcze przekraczała format, bo A3 był maksymalny i to było tak, że musiałem jeszcze iść na pociąg w tym momencie, a poczta w Poznaniu jest obok dworca głównego, więc myślałem sobie, biorę toboły, biorę te rzeczy, teczkę, deszcz padał jeszcze, więc pół rzeczy mi zmokło. Biorę na ten pociąg. Na poczcie oczywiście kolejka 30 osób, a za chwilę pociąg odjeżdża. Pół rzeczy mi się wygniotło z tych całych odbitek, ale to właśnie jest tak, że zawsze ten... To był w sumie przypadek, że tą pracę wziąłem, bo to właśnie było, że no to biorę. To sobie spakowałem, to wysłałem i potem jak napisał do mnie znajomy, że ty widziałeś te wyniki? Ja mówię, nie, o co ci chodzi. No, że no, to wygrałeś coś tam. Ja mówię, o Boże. Ciekaw, czy na przykład wy oglądając albumy tak przed chwilą, czy oglądając jakieś wystawy, prace kolegów, łapiecie się na tym, że widzicie jakąś pracę i myślicie, miałem taki pomysł, czemu ja tego nie zrobiłem, czemu ja tego nie narysowałem, może mogłem lepiej. To bardzo częste zjawisko, często sobie plujemy w brodę. Zresztą tutaj mamy przed sobą katalog Tomasza Brody ze znakomitymi pomysłami. Tutaj mamy też przed sobą katalog Grzegorza Myćki, który również idealnie wpisuje się w taką sytuację, w której ja mówię, chciałbym mieć ten pomysł. Można kogoś nauczyć rysować? Rzekomo nawet można psa nauczyć rysować. Słonie rzekomo też potrafią jakieś obrazy wykonywać i na tyle realistycznie, że są to jakieś portrety ludzi, którzy przed nimi stoją. No ale to jest jakby tylko odtwarzanie, jakieś tam zachowanie mechaniczne, więc gest można wykonać, ale to chyba chodzi głównie o to, co się myśli podczas rysunku. Satyrykon nadciąga, chodź! Satyrykon dla mnie to przede wszystkim pasja i zaangażowanie ludzi, którzy tą imprezę tworzą, którzy poświęcają na niej swój czas.
dzięki którym tak wydawałoby się błaha i może dla niektórych nieistotna rzecz, jak humor, żart, rysunek satyryczny, satyra w ogóle, zyskują tutaj szczególne znaczenie. Tutaj właśnie w tym miejscu, w Legnicy, podczas trwania imprez związanych z Satyrykonem. Przepraszam, ja się panoszę, ja jestem głupia, ja was nie znoszę. Ja ciebie kocham, ja się poprawię, ja to ta biedna, ja ciągle szokam. Zawsze to ta ja ciągle cię za mną, wolisz by się trzałek, ja. Zawsze to ta ja ciągle cię za mną, wolisz by się trzałek, ja. Czy... W rysunku, bardzo szeroko pojętym, możemy mówić o plagiacie? W rysunku, w plakacie, w rysunku satyrycznym jest pomysł, który można splagiatować i praktycznie gdzieś w czasach internetu już wszystko wymyślono. Czyli można na przykład jakieś pomysły, które się powtarzają, inaczej zrobione. Szczególnie w plakacie to boli, jak ktoś dostał jakąś główną nagrodę, nagle się dowiaduje, że ktoś przed nim coś takiego zrobił. Ja podchodzę do plagiatu troszeczkę tak no, po swojemu, wyczuwam go po prostu. Ciągle się to zdarza, że ktoś w Chinach projektuje rysunek, plakat, znak graficzny i na drugim końcu świata też projektuje w tym samym czasie. I bardzo szybko można to skonfrontować i zobaczyć, ale czasami się tak dzieje, że autorzy o tym nie wiedzą i dopiero ta konfrontacja w katalogu, na wystawie, a właśnie zazwyczaj nagroda obnaża coś takiego, pokazuje i jeżeli to jest zamierzona sprawa, no to to jest przestępstwo i to jest plagiat, ale dzieje się bardzo często to bardzo przypadkowo i tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, żeby kogoś nie skrzywdzić. Bo tu był wrześniowy dzień i zmieni przedsmak czułam już. Wiedziałam, że nie wolno tak. Wiedziałam trudno, ale coś. Znajdujemy się w sali królewskiej Akademii Rycerskiej, sali, która wróciła do Legniczan po ponad 70 latach niebytu, dewastacji, której dokonali sołdaci ze Związku Radzieckiego, z Armii Czerwonej. W roku 1944 jeszcze coś tu się odbyło w trakcie wojny. W roku 1945, 9 lutego, weszli tutaj Rosjanie i zostali na wiele, wiele lat. Mieli tutaj magazyny, fabrykę czemodanów, czyli walizek tekturowych. W 1978 roku cały obiekt Akademii został oddany, zwrócony władzom polskim, ale był w ruinie, kompletnej ruinie. Trzeba było wielu, wielu lat i ogromnych nakładów finansowych, żeby ten budynek wrócił do nas i to się udało. Udało się 30 grudnia 2015 roku, bo wówczas ta sala została oddana do użytku. Sala wyjątkowo piękna, wybudowana jeszcze w XVIII wieku jako sala ćwiczeń fechtunkowych, a później przebudowana w 1902-1903 roku na tę właśnie aulę, salę królewską, bo tak była nazywana. Warto być na Satyrykonie, warto uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo to jest ważne wydarzenie z punktu widzenia życia miasta, ale i też mam nadzieję tych, którym żart i satyra nie są obce, zwłaszcza w czasach, w których przychodzi nam też i dzisiaj żyć. Tą edycję Satyrykonu oczywiście tym występem, który był przed chwileczką otworzyliśmy, ja to czynię z wielką przyjemnością teraz.
zapraszając Państwa do wysłuchania werdyktu jury i jednocześnie później kolejnych wydarzeń związanych z tegoroczną edycją Satyrykonu. Panie dyrektorze, otworzyliśmy Satyrykon, teraz prosimy, kontynuujemy te działania. Proszę Państwa, no właśnie, brawa, bo ten Satyrykon się właśnie rozpoczął. Poproszę na scenę panią Joannę Michalak o odczytanie werdyktu i wręczenie nagrody imienia Andrzeja Waligórskiego. Jest. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Już po raz 24. Brawo! Chciałam tylko Państwu przypomnieć, że taką mamy tradycję. Jesteśmy prawdopodobnie jedynym jury na świecie, które samo funduje nagrodę laureatowi, ale na szczęście tak niekoniecznie. Ja bardzo chciałabym ogłosić, że w tym roku wygrał Pan Tomasz Wiater za pracę Pinokia. Jeśli jest Pan Tomasz Wiater, bardzo bym go prosiła na scenę. Jeśli jest Pani Katarzyna Księżopolska wśród nas, to również bym prosiła na scenę, laureatka ubiegłej edycji, zobligowana do wykonania pamiątkowego dyplomu. Przy okazji informuję Państwa, że również tegoroczny laureat zostaje zobligowany również do wykonania dyplomu dla laureata przyszłorocznej edycji. Czy jest Pani Katarzyna Księżopolska? Nie ma. To trudno, dziękujemy bardzo. Prosimy jeszcze raz o brawa. Dziękuję serdecznie. Rysuję już 25 lat, czyli 25 lat walczę z głupotą. I to jest chyba pierwsza taka moja nagroda w moim życiu. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym tak od czasu do czasu wrzucić taki wierszyk Andrzeja Waligórskiego i myślę, że czas na wierszyk pierwszy. Złapał niedźwiedź świstaka, idąc raz pod górkę. A pragnąc na nim świstać, chciał mu dmuchać w dziurkę. Świstak chodł, lecz zanim schował się do chaty, pisnął: mógłbyś przynajmniej chamie przynieść kwiaty. Proszę Państwa, teraz zapraszam serdecznie na scenie panią Elżbietę Laskowską o wręczenie nagrody dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie dla pani Izabeli Kowalskiej-Wieczorek za pracę Życie rodzinne. Pani Izabelo, gratuluję bardzo serdecznie za piękną pracę, za to, że tak w łagodnej formie potrafi Pani opowiadać o rzeczach bardzo poważnych. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz brawa. Przypominam, to nagroda dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie za pracę Życie rodzinne. Dziękuję bardzo serdecznie. Tym bardziej, że uważam, że to jest taka nagroda dwa w jednym, bo i warszawska, i legnicka. Bardzo dziękuję. Czyli wash and go. Pani Izabela jest znana przede wszystkim ze swoich ilustracji książkowych i tak naprawdę świat satyry odkrył ją, czy też ona może odkryła to, że może w tym świecie zaistnieć zaledwie kilka lat temu, bo bodajże w 2013 roku zdobyła pierwsze wyróżnienia i to nie w Polsce, ale w Belgii. I okazało się, że to jej widzenie świata, niezwykle łagodne, znane z książek przede wszystkim dla dzieci, może zaistnieć również w satyrze, w humorze, w żarcie rysunkowym. A teraz poproszę pana Frédérica Branjonot, menadżera firmy Lis Le Sèvre Polska, fundatora nagrody Fundacji Satyrykon imienia Andrzeja Tomiałojcia, o wręczenie nagrody dla pana Brzetisława Kowarzika z Czech, za pracę bez tytułu. Dzień dobry. W imieniu premiera Stanów Polska, pana Patrona gratuluję. Dziękuję bardzo, nenom nadacji
Fundací Andrzeja Tomjalowicza. Děkuji organizátorům Satyrikonu za tu gigantickou práci, robotu. I za utřímání Tyrelat, také spaněleho konkurzu, který je bardzo respektovaným konkurzem. Domyšlel jsem, že rysovníkám na celém světě. Ale chtěl bych ještě povědět speciálně, že dla mě nejenom Satyrikon, ale ta nagrada Andrzeja Tomjalowicza má taký speciální sens. Bo akurat 10 lat temu byłem pierwszy raz w Legnicy i pierwsza nagrada, którą otrzymałem w ramach Satyrikonu, była ta nagrada Andrzeja Tomjalowicza. I w ramach tego weekendu spoznał jsem Marlenku, z którą 4 lata temu mieliśmy ślub. Dla mnie Satyrikon jest jednym z najważniejszych konkursów satyrycznych, no bo dla rysunku satyrycznego na vlastně na celém světě, bo v tom konkurze běží účast rysovníci z celého světa, bo vědomo, že ten konkurs je organizovaný s bardzo dużym doświadczeniem i praxą, praktyką i jest zawsze okazją dla spotkania tych najlepszych satyryków z Europy i nawet z całego świata. No to jeszcze może Andrzeja Waligórskiego kawałeczek. Dwie durne myszy były dumne niesłychanie, że je kocur zaprosił do siebie na śniadanie. Jakoż było śniadanie. Kocur dwakroć mlasnął, zjadł obie, ziewnął, pierdnął i z powrotem zasnął. Proszę Państwa, i kolejna nagroda. Kolejna nagroda, tym razem zapraszam dyrektora Legnickiego Centrum Kultury, pana Grzegorza Szczepaniaka. O wręczenie nagrody dyrektora Legnickiego Centrum Kultury dla Blagowesty Cwetkowej z Bułgarii za pracę pod tytułem, niech Państwo zgadną, Bez tytułu. Bez tytułu! Brawo! Dziękuję bardzo serdecznie. Ja nie znam polski, no pogovorił po ruski. Спасибо для этой награды. Я очень рада, что в Польше. Я первый раз в Легнице, и мне очень нравятся и люди, город. Я увидела познакомые карикатуристы с моим мужчиной. И очень рада, что получила эту награду. Я тоже фоторепортер и работаю в Софийской газете. И что... Все пожелаю я успех и этому конкурс пожелаю успехом. Dziękuję bardzo. Satyrikon jest super, tak w dużym skrócie. Miałam pomysł, oczywiście, że miałam pomysł, bo to bez pomysłu nie da rady czegoś takiego zrealizować, ale przede wszystkim, zanim ten pomysł się pojawił, to zrobiłam gruntowny research, bo oglądałam sobie dotychczasowe plakaty Satyrikonu. I w tej kolekcji plakatów są naprawdę perły i między innymi bardzo jakby, może nie tyle, że zainspirował mnie, ale jakby na nowo odkryłam też pracę Wiesława Rosochy. Jego na przykład plakat na Satyrikon jest jednym z fajniejszych, jakie tam w tej kolekcji są i po prostu gdzieś tam echo tego plakatu i jakiegoś tam mojego myślenia nad pomysłem do tego projektu się pojawił. No i no bez pomysłu podejrzewam, że to by się chyba raczej nie udało. No gdzieś tam, no nie wiem, Satyrikon jest taką imprezą, która kojarzy mi się z radością, z wesołością, co za tym idzie z kolorem, więc jakby w moim projekcie postawiłam na te trzy składowe. Plus jeszcze pomyślałam sobie, że jest to na tyle fajne medium, że i plakat, i zaproszenie, i okładkę katalogu można właśnie wykonać trzy, znaczy można zrobić coś w rodzaju takiego małego cyklu. Teraz poproszę prezydenta Legnicy, pana Tadeusza Krzakowskiego, o wręczenie nagrody prezydenta miasta Legnicy dla pana Leszka Żebrowskiego za pracę Polonicus Lapus. Państwu dziękuję wszystkim. Ja jestem pierwszy raz w Legnicy. Przyjechałem ze Szczecina i może tu się przyprowadzę.
Zapraszamy, zapraszamy. To co, jeszcze kawałek Wali Górskiego? Spotkał kiedyś tchórz tchórza, idąc po podwórzu i pyta, ty nie w pracy? Co się stało, tchórzu? Wziąłem pracę do domu, dyrektor się zgodził. To rzekłszy, szedł do domu i tam się zesmrodził. Proszę państwa, jury w składzie, przewodniczący Gabriel Kołat. Brawa! Oraz członkowie. Amin Akhaei, Riber Hanson, Sebastian Kubica, Luis Umberto Marcos, Elżbieta Pietraszko, Andrzej Popow i Szymon Szymankiewicz postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe. Wyróżnienie w dziale satyry i żartu dla Ili Kaca z Izraela za pracę Wolność Słowa. Jest dyplom, jest torba. Co jest w torbie? Proszę uruchomić wyobraźnię, co jest w torbie? Dwa słowa. To mój pierwszy priz w Legnicy. Ja nadzieję, że to nie ostatni. U nas w Izraeli mówią, w следующем году w Иерусалиме. Я это переначал, скажу, в следующем году в Легнице. Дякую. Если как в теннисе, то в теннисе есть пять самых сильных турниров. Так Сателикон, если мы принесем это на конкурсы карикатуры, Сателикон один из пятерки лучших конкурсов в мире. Будуюнце есть то, że ta sfera wypowiedzi artystycznej i jakby refleksji takiej ogólnoświatowej jest podobna do naszej lokalnej, czyli mam tu na myśli polskiej, prawda? Bo takie prace się pojawiały, gdzie pomysły się powtarzały. To, co nas boli na co dzień w Polsce, Polaków, było oczywiście interesujące. Ciekawe, że wspólnie myślimy o naszych problemach. Natomiast okazało się, że na całym świecie myśli się podobnie. Myśli się o technologii, która nas zżera, prawda? Ona jest oczywiście potrzebna, niemniej jednak jest też problematyczna i warta uwagi od strony takiego krytycyzmu, bo przestajemy myśleć samodzielnie, zaczynamy wierzyć w jakieś sprzęty, w elektronikę, prawda? Już nie chcę mówić o reklamach, które nam mówią, jak żyć, prawda? I ta impreza daje nam poczucie indywidualnego jednak odbierania świata i indywidualnych refleksji. Kolejne wyróżnienie w dziale satyry i żartu dla Leksa Drewińskiego za pracę Live. Ale proszę państwa, laureat niestety nie przyjechał. Co nie zmienia faktu, że wielkie, wielkie oklaski dla pana Leksa Drewińskiego. I tutaj mamy też niestety podobną sytuację, bo laureat nie przyjechał, no ale jechałby z daleka, bo wyróżnienie w dziale zło dla Aristidesa Hernandesa Aresa z Kuby za pracę bez tytułu. I kolejne wyróżnienie w dziale zło dla Łukasza Klisia za pracę Recydywa zła i Hitler. Zapraszamy serdecznie laureata. Dwa słowa. Dziękuję, jest to dla mnie wielki zaszczyt. Dziękuję. Dziękujemy ślicznie. Jeszcze raz wielkie brawa. Brązowy medal w dziale satyry i żartu oraz nagroda pieniężna dla Andrei Pecki z Włoch za pracę Jesteś tu.
U nich jest takie samo słońce jak u nas teraz. Wielkie brawa. Trzecia nagroda. Brązowy medal w dziale zło oraz nagroda pieniężna dla Jerzego Głuszki za pracę żołnierz. Jerzego Głuszka. Bardzo przepraszam. Tak jest. Dla pana Jerzego Głuszka. Tam jest dobrze. Nie? Na pewno? Proszę państwa, druga nagroda. Srebrny medal w dziale satyry i żartu oraz nagroda pieniężna dla Alessandro Gatto z Włoch za pracę bez tytułu. Witam, Alessandro Gatto. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, druga nagroda i srebrny medal w dziale zło oraz nagroda pieniężna dla Homuyuna Mahmudiego z Anglii za pracę bez tytułu. Druga nagroda, srebrny medal. As a matter of fact, I don't know exact times, but during the past 7 years, I think a part of last year, but I didn't participate last year, unfortunately, but I have participated since, I think, 2010. I really found it very nice, and the hospitality, honestly, warm hospitality from the Satyricon people, Elizabeth and everybody which covering this festival. It was really helpful, and it was really warm hospitality from them. I want just to say appreciate to this kind people. Proszę państwa, i nagrody główne. Pierwsza nagroda. Złoty medal w dziale satyry i żartu oraz nagroda pieniężna dla Mihai Ignata z Rumunii za pracę bez tytułu. Wielkie brawa! Ponieważ laureat nie mógł przyjechać. No zdarza się, zdarza się. Proszę państwa, pierwsza nagroda. Złoty medal w dziale zło. Oraz nagroda pieniężna dla Grzegorza Myćki z Polski za pracę przecena. To jest akurat taka nagroda, która chyba jest największa w moim dorobku, bo robiłem różne konkursy na plakaty, na rysunki satyryczne, ale to zawsze były takie niby duże, ale jednak takie nie do końca duże rzeczy. A tutaj, gdy dowiedziałem się, ile osób wysłało swoje prace, ile było zgłoszeń, z ilu krajów świata, i gdy dowiedziałem się, że akurat ta jedna moja dostała złoty medal, to było wręcz przytłaczające, na tyle, że może od razu musiałem wypić ze 3 piwa, żeby ochłonąć. Nagroda Grand Prix Satyrykonu 2016, 39. edycji, przypominam państwu. Szczerozłoty kluczyk oraz nagroda pieniężna dla
Gerharda Geppa z Austrii za pracę Zamknięty. It's a great honor for me to be here again. Dziękuję. Meine Themen sind einfach der Mensch. Also ich fühle mich eigentlich dem polnischen satirischen Denken sehr verwandt. Durch die Kollegen, wo ja sehr viele sehr gute Leute bei Satirikon teilgenommen immer wieder haben und haben, hat sich, ich weiß nicht, geändert, vielleicht habe ich mich verändert, entwickelt. Aber das kann ich selber gar nicht so, das geht automatisch. Ne? Zadebiutował w roku 1956 w tygodniku Szpilki, którego był stałym współpracownikiem przez wiele lat. Publikował w krajowych i zagranicznych czasopismach takich jak Polityka, Polska, Ty i Ja, Świat, Problemy, Literatura, Pardon, Harakiri, The New York Times, The New Yorker, The Washington Weekly, The Wall Street Journal i wielu innych. W 2002 roku zrealizował pełnometrażowy film animowany Eden, ironiczną bajkę o kondycji współczesnej kultury z muzyką Michała Urbaniaka, za który otrzymał m.in. nagrodę dodatkową jury na 27. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tworzył także projekty scenografii telewizyjnych, teatralnych i kabaretowych, plakaty i reklamy. Zmarł w 2012 roku i dzisiaj za chwileczkę odsłonimy na naszej alei ludzi z wybitnym poczuciem humoru jego tablicę. Powoli, Piotrusiu! Tablicę uważam za odsłoniętą. Brawo! Brawo! To do nas odwróci. Nie, nie, nie. I na nas. Dzięki. Super. Mamy ciężką rozpasanę, gdzieś samotnie jak w żałobie. Nie myślało o mnie wcale, nie myślało też o sobie. Agata, chodź. Chodź, powiedz, że zaproszono do stacji. Ja podsadzimy, też? Podsadzimy. Ale ja ci nie tyle, ja jestem tak krótka. Podsadzimy. Dziewczyna na ręce. Nie, poczekaj, Dziewczyna na ręce. Nie jestem za ciężka, a co mam robić teraz? Się ja cię. Dewastują. Proszę trzymać. No. A trzeba się popatrzeć. I czy żyła dziewczyna? Thank you.
Dzisiaj wysyłam tu swoich studentów, teraz pokazuję tu swoją wystawę. I Satyrykon jest dla mnie miejscem, które kiedyś było takim punktem wyjścia, startem, trampoliną do pewnych dalszych działań. Dzisiaj jest miejscem, które wspominam z pewną nostalgią, bo wspominam też ludzi, których już nie ma. Wspominam Geta Stankiewicza, wspominam Zygmunta Januszewskiego, Marka Polańskiego, Andrzeja Czeczota, Tomasza Jurę, Juliana Bohdanowicza, wielu, wielu ważnych dla polskiej satyry twórców, bardzo silnie z Satyrykonem związanych i którzy byli tam na pewnym etapie mojego życia bardzo dla mnie ważni. I na Satyrykon przyjeżdżali i spotykałem ich tutaj i dziś ich wspominam z nostalgią. Napisano o nim wiele tomów, można by o nim bardzo długo mówić, w związku z tym ja się posłużę ściągawką autorstwa Mirka Ratajczaka, który w paru zdaniach tak określił Tomasza Brodę. Na początku lat 90. objawił się fenomen Tomasza Brody, którego możliwości kształtowania formy i kreowania wizji plastycznych zarówno wtedy, jak i teraz, po wielu latach niespożytej aktywności, zdają się nie mieć granic. To fakt. Ilustrator, satyryk, showman, rzeźbiarz, potrafiący z przedmiotów najbardziej pospolitych uformować niezwykle sugestywny portret, zdolny przerzucać się od najbardziej zjadliwej satyry do pełnej czułości i ciepła liryki, w krótkim czasie zamojował publiczność w całej Polsce. Mąż jest niebezpieczny zwłaszcza dla naszej domowej garderoby, dla przedmiotów codziennego użytku, które się przydają, ale z drugiej strony daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, bo kiedy podczas zmywania trafi mi się przypalona patelnia, to zawsze wiem, że taki zmywak szorstki w domu się znajdzie, dodatkowa gąbka zawsze w domu się znajdzie. Jak mi pójdzie oczko w kończosze, to też jakieś rajstopki będą na podorędziu, rękawiczki w zimie, niekoniecznie do pary, ale też się znajdą, poduszka dla zbłąkanego gościa też. Także myślę, że to poczucie bezpieczeństwa przeważa nad zagrożeniami. Choć wystawa w ramach Satyrykonu jest zawsze wystawą specjalną, którą tutaj w Galerii Satyrykon otwieramy, to myślę, że te prace, które Państwo widzą, ustali bywalcy, zwłaszcza naszych wernisaży, przyznają mi rację, że znakomicie wpisują się w to, co tutaj w ciągu roku się wydarza. Grzegorz Myczka, czyli człowiek, który zaskoczył nas wszystkich w lutym swoją świetną pracą. Nie chciałbym opowiadać ją, bo lepiej zobaczyć. Pracą, która jest troszkę inna. Pracą, która mnie osobiście podobała się najbardziej ze wszystkich. Jury zdecydowało inaczej, ale miało troszkę duży orzech do zgryzienia. No i później okazało się, że jak Grzegorza odkryliśmy, to zrobiło się ciepło na duszy. Tam jest napisane tam w katalogu, w tym tej folderze, ulotce, że zacząłem wszystko przez przypadek i ludzie mówią mi, ale to jest jakaś ściema chyba, że to nie mogło tak być. I to faktycznie tak było, że no, pomyliłem coś tam, nie coś i wszedłem tam, gdzie nie chciałem na początku i wywaliłem tylko jedno krzesło, a nie wszystkie krzesła. I na tyle mi się to spodobało chyba, że długo od tego nie odejdę, więc jestem wdzięczny, że taki przypadek powstał i mam nadzieję, że te przypadki będą mi jeszcze chyba towarzyszyć. Skłonności do ostrości są projektem mojego autorstwa i profesora Zygmunta Januszewskiego, który bardzo trafnie określił założenia naszego pomysłu. Jest to projekt skierowany do Akademii Sztuk Pięknych. Chcemy zachęcić młodych ludzi do spotkania się z satyrą, nawet jeżeli zajmują się zupełnie innym gatunkiem twórczości. Jest to już 6. edycja tego projektu. Rozpoczęła Warszawska Akademia Sztuk Pięknych, później kolejno był Gdańsk,
Wrocław, Katowice, w ubiegłym roku Uniwersytet Artystyczny z Poznania, w tym roku gościmy studentów Akademii Sztuk Pięknej w Łodzi. I za chwilę chciałam poprosić pana profesora Kołata, który przedstawi nam założenia swojego projektu. Efekty tego każdy może sobie obejrzeć. I chciałam zaprosić jednocześnie dwójkę studentów, znaczy studentka i absolwenta, pani Karolina Wódzkę i pan Szymon Sobka. Sesja i tak dalej nie pozwoliły przyjechać wszystkim. Koncepcja tej ekspozycji całej polega na podziale jakby na dwóch warstwach obrazowania. To znaczy jest tu warstwa z dziedziny grafiki projektowej i techniki, czyli jakby ze skłonnością do warsztatu cyfrowego. I druga warstwa to są realizacje robione technikami tradycyjnymi. A więc to można łatwo wychwycić, zresztą oglądając te wszystkie prace. Natomiast jeśli chodzi o samo podejście do tytułu, który inspirował naszych studentów, mamy tutaj do czynienia z humorem może niedosłownym. Czyli humor jest tu rozpatrywany na wielu płaszczyznach. Jest to humor niewątpliwie refleksyjny, dotyczący w zasadzie takich ezoterycznych reminiscencji właśnie tworów, które odpowiadają głębokim przeżyciom poszczególnych młodych artystów. Mamy oczywiście nadzieję, że ten rozwój będzie w dalszym ciągu następował, jednakże też należy podkreślić tutaj, że większość tych prac wybierali sami studenci i mieli na to ogromny wpływ. My się mało co wtrącaliśmy do tych wszystkich wyborów. Natomiast w katalogu, ja nie wiem, czy wszyscy Państwo widzieli, jestem wymieniony jako koordynator tego wszystkiego, co tu widzimy i co widzimy w katalogu. Dalej jest wymieniony nasz dziekan Zdzisław Olejniczak i Sławomir Kosmynka. A co to znaczy koordynatorzy? To znaczy dokładnie robiliśmy to, co kazała nam pani Ela. Także, ale na co wyszło? Na to wyszło, że powstał piękny katalog i wspaniała wystawa. To wszystko? Naprawdę?